Hur illa kan... Dzieci w Szwecji to jedna z priorytetowych spraw dla całego narodu. Istnieje tu bardzo rygorystyczne prawo, na mocy którego państwo może niesamowicie łatwo odebrać dzieci rodzicom. I nie dotyczy to jedynie samych Szwedów. Szwedzki rząd posuwa się też do odbierania dzieci rodzicom innych narodowości i potrafi je zabrać nawet z zagranicy, czego przykładem jest dramat polskiej rodziny Klamanów. Tymczasem okazuje się, że domy dziecka prowadzą tu kryminalne gangi i mafie, a dzieci wykorzystuje się do działalności przestępczej. Zapraszam na szczegóły tej patologii. Placówką odpowiedzialną za odbieranie dzieci jest Główny Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej, zwany w Szwecji popularnie socjalem. Rocznie odbiera on rodzicom od 10 do 12 tysięcy dzieci. Głośnym echem odbił się też opisywany przez prasę przypadek rodziny Klamanów. Kinga, 14-latka, nie chciała zastosować się do zasad panujących w domu, które obejmowały ograniczenie korzystania z telefonu i wykonywanie obowiązków domowych, jak opróżnianie zmywarki czy wyjście z psem na spacer. Zdecydowała zwrócić się o pomoc do kuratora szkolnego. Decyzja kuratora natomiast doprowadziła do przeniesienia Kingi do rodziny zastępczej. Rodzice zdecydowali się na przeprowadzkę do Polski, jednak szwedzki sąd podążył za nimi, wszczynając postępowanie o odebranie trojga młodszych dzieci. Sąd wydał decyzję o umieszczeniu córek w szwedzkich rodzinach zastępczych. Obecnie wszystkie dziewczynki przebywają już w Szwecji. Jakaś chora masakra. Natomiast kilka dni temu policja opublikowała dotąd tajny raport na temat działalności domów dziecka i zakładów poprawczych. Przeanalizowano jedynie część zarządów i pracowników instytucji opiekuńczych. Okazało się, że spora część domów dziecka jest prowadzona przez przestępczość zorganizowaną i zatrudnia się w nich osoby z siatek przestępczych. To najgorszy scenariusz z możliwych, a skala może być większa, ocenił komisarz Peter Alheim. W kilku przypadkach tego rodzaju placówki zamieniono w miejsca przechowywania broni i narkotyków, a ich pracownicy mieli powiązania z gangami, na przykład motocyklowymi Banditos czy Hells Angels, napisano w dokumencie. Umieszczanie dzieci w placówkach, w których nie tylko brakuje odpowiednich programów opieki, ale są nawet prowadzone przez poważnych przestępców, jest niezwykle poważne. Grozi to, że niektóre dzieci wyjdą na świat w gorszym stanie niż w momencie umieszczenia ich w HVB, mówi Peter Alheim, komisarz Krajowego Departamentu Operacyjnego Policji. W komunikacie prasowym. Mamy przypadki uciekinierów z domów dziecka, którzy są podejrzani o morderstwa i inne poważne przestępstwa, podkreślił Alheim. W okresie od stycznia do końca listopada ubiegłego roku odnotowano 2865 ucieczek z domów dziecka oraz zakładów poprawczych dla trudnej młodzieży. Nieprawidłowością, delikatnie nazywając tę sytuację, sprzyjają zbyt niskie wymogi prawne, powodujące, że w zasadzie każdy może prowadzić dom dziecka. Była premier Szwecji Magdalena Andersson zaproponowała przekształcenie prywatnych placówek opiekuńczych w gminne. Podlegająca rządowi Inspekcja do Spraw Nadzoru Ochrony Zdrowia zapowiedziała zwiększenie kontroli nad domami dziecka, a policja uruchomiła specjalną infolinię, na którą można zgłaszać problemy związane z przestępczością w instytucjach opiekuńczych. I w zasadzie to wszystko, co udało się Szwedom zrobić w tej sprawie. Moim zdaniem to jakaś szalona abstrakcja. A co wy o tym myślicie?